Krasnoludy, które same zwą się Dawi, są jedną z najstarszych, a zarazem najdumniejszych ras w całym starym świecie Warhammera. Posiadają bardzo rozległą i bogatą historię, która sięga niepamiętnych czasów. Za dawnych lat ich wpływy sięgały od Imperium, północnej części Norski, po dżungle na południu, a także od gór Silverspear na wschodzie do samych gór Szarych na zachodzie. Ale najważniejszym miejscem w Królestwie Krasnoludów był Karazhan Khor, które leży w górach krańca świata. Krasnoludy same w sobie są niestrudzone i silne, są błyskotliwymi rzemieślnikami, jak i znakomitymi wojownikami. Przede wszystkim cenią sobie lojalność wobec siebie nawzajem i wobec tych, którym są wdzięczni. Silna więź pokrewieństwa sprawia, że krasnoludy są uważane za jedne z najbardziej zjednoczonych ras w całym Starym Świecie. Są znani wszędzie z najlepszych górników i stworzenia najpotężniejszych tuneli. Wiekowe sale w Karazakarak są tylko jednym gigantycznym przykładem tego, jak wiele mogą zdziałać. Same krasnoludy są wysoce biegłymi kowalami i rzemieślnikami, zdolnymi tworzyć dzieła o wiele piękniejsze niż elficcy metalurdzy w dalekim Ultuanie i setki razy bardziej wartościowe błyskotki niż te ludzkie. Dumne, honorowe i wytrwałe. Mówi się, że krasnoludy przetrwają okropności i niedole aż do jej ostatniego i gorzkiego końca. Sama historia krasnoludów rozciąga się od samego stworzenia świata aż po czasy obecne. Dawi czczą przede wszystkim swoich bogów przodków. Śledzenie drzewek genealogicznego jest niezwykle ważne dla mieszkańców każdego z Karak. Historia prowadzenia rejestrów sięga czasów, gdy grupy krasnoludów przenosiły się na północ w kierunku gór krańca świata. Mawia się, że krasnoludy, podobnie jak wiele innych ras, które żyły na świecie, zostały stworzone przez życzliwe, podobne do Boga istoty, znane jako pradawni. Potężne i niezwykle inteligentne ponadśmiertelne standardy. Mawiano, że te istoty były tymi, które zasiały pierwsze życie na tej jałowej planecie. Po użyciu ich ogromnej boskiej mocy, aby ją sterraformować i zbliżyć do Słońca, potem zasadzili pierwsze nasiona życia, z których nasion pierwsze powstały krasnoludy, a dokładnie pierwsze krasnoludy z ich panteonu bogów. Zgodnie z legendami i tradycjami krasnoludów, ci pierwsi krasnoludowie zostali wykuci ze skał górskich, narodzeni przez sam kamień. Podczas gdy krasnoludy żyły w swoich najwcześniejszych czasach, pradawni kontynuowali swoją mistrzowską pracę, zapewniając, że ten świat będzie rajem dla wszystkich istot. To, czy mieli oni wyższy cel dla tego świata, czy krasnoludów, pozostaje tajemnicą i nikt nie poznał pełnego planu pradawnych. A zatem, jak wyglądały początki krasnoludów? Przez tysiąclecia przed założeniem Imperium Ludzkiego lub powstaniem Wielkiego Katai na wschodzie, przodkowie tego, co miało stać się krasnoludami, żyli w górach na południu niewiele lepiej niż zwierzęta. Mieszkali w jaskiniach, jedli jagody albo zwierzynę, którą udało się upolować gołymi rękami. Wraz z wynalezieniem krzemienia i podstawowej kamiennej broni, krasnoludy były w stanie lepiej polować i pozyskiwać jedzenie, co przyczyniło się do rozpoczęcia nowych działań. Gdy ich liczebność wzrosła, zaczęły się migracje na północ, co przyczyniło się do tworzenia różnych klanów, gdzie każdy był prowadzony przez jednego z bogów przodków. W miarę procesów tworzenia podstaw społeczeństwa wiele historii się przewinęło w tym czasie, takie jak na przykład opowieść o ojcu Kuźni, która opowiada o tym, jak ich przodek Grungni, władca górników, rozpoczął swoją wielką misję opanowania sztuki metalu i stali, lub tajemnicza i zapomniana wojna ze smokami, która podobno stworzyła wielki górzysty region znany jako Blackfire Pass. Dzięki naukom prowadzonym przez Grungniego, przekazywanym jego ludowi, technologia zaczęła się coraz bardziej rozwijać. Jednak były krasnoludy lubujące się w wojaczce, prowadzone przez boga wojowników
Grimnira Nieustraszonego. Prowadzili wspaniałą kampanię podboju wszystkich gór Starego Świata. Podczas podróży zasłynął z wielkiego zwycięstwa nad Urmskaladrakiem, ojcem smoków. W miarę jak rosło krasnoludzkie społeczeństwo, Valaya, bogini ogniska domowego i uzdrowienia, uczyła krasnoludy pierwszych tradycji ich ludu i struktury, która łączy krasnoludzkie społeczeństwo. Gdy dotarli do gór krańca świata, znaleźli weń złoto, srebro, żelazo i gromryl w niewyobrażalnej obfitości. W ilościach o wiele większych niż kiedykolwiek znaleziono w jakichkolwiek miejscach świata razem wziętych. Mając do dyspozycji wszystkie te zasoby, krasnoludy zbudowały swe pierwsze warownie lub, jak to zwały, karaki w górach południowych. Część Dawi się osiedlała i zajmowała stanowiska w warowniach. Inni zaś kontynuowali podboje gór. W ten sposób powstało coraz więcej twierdz, tak potężnych jak Karak Osiem Szczytów i Karak Izril, czy też Karak Azgal w późniejszych latach. Gdy migracje skierowały się na północ w poszukiwaniu rudy, Dawi dotarli do pustynnych obszarów, które odpowiednio nazwano Uzorn Uskul. Kraina Wielkich Czaszek. Był to jałowy płaskowyż rozciągający się poza wschodnim horyzontem. Wielu krasnoludów zawróciło na południe, rozczarowane brakiem bogactw mineralnych. Inni ruszyli na zachód, do tego, co później będzie nazywane Norską, tworząc górskie fortece, z których największy był Karak Dark. Inne ekspedycje ruszyły na wschód, gdzie rozwijały gospodarkę na zboczach gór żałobnych. Wraz z utworzeniem tych wszystkich twierdz, bogowie przodkowie i ich lud nazwali swoją wielką cywilizację Karas Ankor. Innymi słowy, odwieczne królestwo. Kontakty między klanami utrzymywały się przez wiele lat, ale krucha struna komunikacji została nagle przerwana, gdy chaos wkroczył do Starego Świata.